tak prawdę powiedziawszy, to w PZPN nie opłaca się być prezesem. W PZPN się opłaca być kierowcą, bo poprzedni kierowca Polskiego Związku Piłki Nożnej tylko do października 2012 roku samych nagród, nie mówię o pensji, dostał ponad 100 tysięcy złotych. Czyli ktoś mu powie, czyli myślę, że od jutra będę bardziej myślał o funkcji kierowcy w Polskim Związku Piłki Nożnej. Od 1 stycznia 2014 roku, niestety jest mi bardzo przykro, że nie mogę wam koszulki pokazać, chociaż jest wspaniała i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Koszulka reprezentacji narodowej i cały sprzęt sportowy reprezentacji narodowej będzie tylko i wyłącznie wyposażony w godło narodowe. Znak nasz firmowy Polskiego Związku Piłki Nożnej będzie na wszystkich naszych produktach. Na papierach, na dokumentach, na kopertach, na krawatach, na marynarkach, na wszystkich innych historiach. Natomiast koszulka reprezentacji narodowej będzie tylko i wyłącznie oznaczona godłem narodowym. Jesteśmy reprezentacją Polski, piłkarze chcą reprezentować nasz kraj, my też chcemy reprezentować nasz kraj i uważamy, że to jest bardzo dobre wyjście. Muszę was poinformować, że Polski Związek Piłki Nożnej nie będzie realizował tego przedsięwzięcia w miejscu, w którym zostało to ustalone. Po prostu przyczyn jest kilka, czasami w życiu można popełnić błąd. Ta inwestycja jest po prostu nieopłacalna z żadnego pod jakimkolwiek elementem. Zwróciliśmy się o opinie prawne w dwóch kwestiach. W kwestiach dotyczącej nabycia nieruchomości i w kwestii dotyczącej przedsięwzięcia już ekonomicznego jako przedsięwzięcia budowlanego. Wyniki zarówno pod jednym względem, jak i drugim są bardzo negatywne. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli budować siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej, do której nie można podjechać autokarem, wydając 60 milionów złotych, a takiej możliwości nie ma, bo wjazd jest tylko od strony wewnętrznej, od strony blokowej, a nie od strony zewnętrznej. Natomiast no, muszę powiedzieć, zdecydowało też o tym to, że pod względem także zakupu nieruchomości cena wyliczona kiedyś, w tamtym czasie przez biegłych sądowych i przez firmy, które się tym specjalizują, a cena zakupu działki to jest prawie 130%. Oczywiście 130% została podwyższona, czyli PZPN kupił to prawie 130% więcej niż była wtedy wartość tego terenu. Mówię, mam nadzieję, że są tylko błędy i niedopełnienia, które nastąpiły, natomiast no, na pewno porozmawiamy w naszym gronie, porozmawiamy z prawnikami i zobaczymy co dalej z tym materiałem zrobić.